Hej, witajcie w kolejnym odcinku z życia Damiana Biedaka. Jak widać, nasza trójca stoi sobie właśnie na deszczu. Właśnie wrócili z egzaminów. Oczywiście zdali na super piątki plus i dostali stypendia. Zaczynają już trzeci rok. Trochę z nimi pograłam, żeby właśnie te studia im minęły, bo tak to by trwały w nieskończoność. A nie chcę znowu aż tak zanudzać. Dlatego sobie będę grała poza nagraniem troszkę nimi, żeby szybciej przejść do tego normalnego życia. Tak, co tu się zmieniło? Zmieniły się im na pewno stroje, zmieniła się pora roku, bo jest wiosna tak samo jak u biedaków na ten moment. Tutaj nasza Angelika zmieniła strój, włosy. Podobnie jak jej siostra Liliana. Teraz tak się prezentują obydwie siostry. No i Damian też, oj, zmienił swój ubiór jedynie. A tak poza tym jest wszystko po staremu. No i tak, bardzo ostatnio się starałam, żeby siostry naprawiły swoje relacje i proszę bardzo, nawet się zaprzyjaźniły, chociaż to jeszcze jest taka przyjaźń niepewna. To znaczy, ja nie wiem, boję się jeszcze za bardzo im dawać jakieś bliższe interakcje, żeby zaraz któraś tutaj się nie obraziła, nie zdenerwowała, więc jeszcze to jest taka relacja niepewna, bo bardzo trudno było je ze sobą pogodzić. Ale mam nadzieję, że już będzie coraz lepiej. Nasz Błażej jest teraz na wykładach i jak tu możemy zobaczyć, pojawiła się nowa dziewczyna w jego życiu. Jest to Alina Rondo. Poznał ją w akademiku, bo przenieśliśmy się w ogóle do nowego akademiku. On teraz się prezentuje tak o... do większego, ponieważ w tamtym był malutki, tam się nic nie działo, prawie nie było żadnych innych simów poza naszymi i za tymi, którzy przychodzili. A tak przeniosłam się do największego, 12-pokojowego, czy tam... To chyba nie jest największy, nie wiem. W każdym razie do większego. I teraz mamy więcej miejsca, więcej ludzi. Jest, myślę, troszkę ciekawiej. Tutaj zrobiłam im takie pokoje, wypasione, żeby się czuli jak u siebie w domu. Tutaj jest Angeliki, Damian. Pokój Błażeja i Liliany. Za wiele nie mogłam tutaj pokombinować, bo akurat, no, te pokoiki są maleńkie, a nie mogłam niestety powiększyć ich w żaden sposób, czy coś takiego, bo nie ma tutaj takiej opcji. No, ale myślę, że im wystarczy. Coś takiego właśnie do końca studiów, nic więcej im nie potrzeba do szczęścia. No i to chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o zmiany. No, Błażej tutaj jeszcze ma wciąż relację romansu z tą Mary Ściemniacz. Ale myślę, że jednak zdecyduje się bardziej na Alinę, bo mają aż 3 piorunki i tutaj już jest naprawdę wielka miłość. Z Mary w sumie też była miłość, także jest jego najlepszą przyjaciółką. No ale nie wiem. Mary jest taka bardziej szalona, a Alina znowu jest taka spokojniejsza i chyba bardziej właśnie będzie tutaj szedł w tę stronę. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo mieszkają tutaj razem w akademiku. W ogóle ona chyba tutaj gdzieś się szwendała, może bym wam pokazała, jak ona wygląda, ale... O, tutaj jest, w toalecie. Co prawda jej strój aktualnie nie powala, ale myślę, że jest bardzo ładną simką, mimo wszystko. Mogłoby coś z tego być, tym bardziej, że Błażej ma tu jeszcze przed sobą 2,5 roku studiów, w przeciwieństwie do reszty, którym zostało już tylko, no, 2 lata w sumie. Takie simowe lata oglądzenia. No dobra, ale dosyć tego oglądzenia. Tutaj nasza trójca wróciła z egzaminów, są bardzo ucieszeni, gratulują sobie, są przeszczęśliwi. I z tej okazji jedziemy świętować na miasto. Tak, nie wiem, gdzie jeszcze pójdziemy, ale jakieś miejsce wybiorę i zobaczymy się już na miejscu, także... do usłyszenia na parceli publicznej. Jesteśmy, moi drodzy, w nocnym falowaniu. Niestety w międzyczasie gra mi się zdążyła wykrzaczyć i przepadło mi kawałek nagrania, dlatego muszę wszystko robić od nowa. Ale na szczęście nie było to tak dużo tego. Właśnie tutaj wcześniej Liliana z Angeliką sobie śpiewały i teraz to powtórzymy. Bo szkoda mi tego wspomnienia, bo to było naprawdę fajne, mimo że niemiłosiernie wyją, jak to w Simsach. Niestety. Ale to nic. Zaraz sami zobaczycie, chociaż u was i tak to będzie brzmiało nieco inaczej. Bo jak przyspieszam, to ich głosy się trochę zmieniają. Okej, chodź oglądaj. Ale świetnie to wygląda. No i muszę częściej zapisywać grę, widzę, bo w sumie pierwszy raz mi się zdarzyło, że tak się mi Simsy po prostu wyłączyły nagle, ni stąd, ni zowąd. Ale widzę, że już skończyły się dobre czasy. Co tak cicho śpiewają? Prawie nic nie słyszę.
To może lepiej, że nie słyszałam. Ale tak, właśnie mówiłam, że dziewczyny, które niedawno jeszcze się tak nienawidziły, teraz razem w duecie, karaoke, śpiewają, super. Siostrzyczki kochane. No, myślę, że obydwie już dorosły i w końcu ich stosunki się poprawią. Damian tam się cieszy. Z tyłu je obserwuje. Wiesz co, mógłbyś podejść do przodu jednak. Nie uważasz? Mam nadzieję, że nie nam nie zajmie tego stolika, bo później sobie tutaj coś zjemy. Jak tam już? Skończyłyście wyć? Chyba tak, bo się muzyka skończyła. No. Teraz weź... wobec tego najpierw zaproś ją na spotkanie, żeby mogli razem usiąść przy jednym stoliku. I jego również. A, właśnie, Lilianie się spodobało, zobaczcie. Odkryła swoją muzyczną naturę. O, o, to ich ojciec! Nie spodziewałam się tutaj ojca, ale w sumie jesteśmy na przedmieściu, więc... Lilka, przywitaj się z tatą. Teraz jej lepiej idzie to śpiewanie, powiem wam. O Jezus, ojciec na ciebie patrzy! Dziewczyno! Jakie ruchy, kocie! Matko jedyna. Cześć, tatuśku. A jakie ona ma relacje z ojcem? Słabe. Wypadałoby czasem zadzwonić, ale okej. Co się dzieje, Damianku? Tutaj możesz usiąść. Widzisz? No. Poprosimy mój... Chodź tu, kelnerko. Daj nam jeść. Dobra, niech sobie tam razie ten... Czemu nie mam dania dnia? Teraz będę miała, bo do mnie podeszła. Dobra. Poprosimy danie dnia, niech każdy dostanie to, co lubi. Najbardziej. Spotkanie nam pewnie nie wyjdzie, bo... Dobra, weź, zabawiaj, wnieś toast. Jej też tutaj wnieś toast, chociaż to chyba ona się powinna starać, bo ona zorganizowała spotkanie. Nie wiem, jak to działa. Pokażcie sobie, tu lubicie, co to jest. Nie... Ty masz chyba naleśnika. Ty masz jakiś boczek, czy co to jest? Ty masz w ogóle jakiś jogurt? Ja nie wiem. Cóż. Dobra, nie ma, sobie tutaj zjedzą, pogawędzą. Może wnieś jeszcze raz toast. Znieśmy toast za nasze piątki, dobrze zdane egzaminy. Potem wezmę taksówkę i pojedziemy gdzie indziej. Chyba na wrotki pojedziemy, bo one chcą mieć na wrotkach. Zobaczymy, czy znajdę takie miejsce. No. Pojedli? Tak, ty możesz, moja droga. Uciechnij bez rachunku. Kuszące, ale nie będziemy tak robić. Niech zapłaci, bo potem będą problemy. I niech pójdą dziewczyny do toalety, zanim taksówka przyjedzie. Lilka też pewnie chce. Ona to bardziej by się chciała umyć. To niech umyje ręce ze 3-4, nawet 5 razy. Damian potem też. O, ta piosenka! Tak bardzo mi przypomina z Simsami w trójce była ta piosenka. A tu ojciec myśli o swojej córce, co ona tu wyczynia. Jaki daje przykład rodzinie. No cóż. Gdzie by tu jechać? Gdzie tu są jakieś wrotki? Nie w Miłowej, nie, ale... Hobby? Nie, raczej nie. Bar, centrum, Flambir, kasyno, kręgle, nie. Nie, tutaj się tańczy. Kręgle znowu. Tu znowu park. Kurczę, może ja w ogóle nie stawiłam tych wrotek nigdzie. Chyba nie wstawiłam. Nie
Niestety, ja nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest. W takim razie zamiast tego pójdziemy gdzieś potańczyć. Albo pójdziemy na kręgle. Można chyba grać w trzy osoby w kręgle, tak mi się wydaje, więc... Witam mnie. Nie no, przywitaj się w nim. To twój przyszły teść. Czekaj. To było umiarkowanie. Dobre przeżycie, fajnie. Dobrze. Dzień dobry, panie przyjemniaczek. Właśnie się wybieramy z dziewczynami na kręgle. Miło pana było spotkać. Chcesz mnie podziwiać? Wiem, wyrobiłem się. Kiedyś mnie nienawidził, nie? Ale teraz jestem takim zacnym prawnikiem. Idziecie, dziewczyny? Nie zdążyłyście się załatwić. No bo chodzicie jak te ślimory. Dobra, to już widzimy się na miejscu. W kręgielni, czy gdzie tam ja ich No wysłałam, no. dotarliśmy, moi drodzy, i niestety, kurczę, nie mogę zapisać tego na parceli publicznej. A się boję, że mi się znowu wykrzaczy. I znowu wszystko stracę, a nie zniosę kolejny raz tego nagrywać. Ale okej. Dotarliśmy na miejsce, także... chodźcie po mnie w kręgle. Nie wiem, gdzie jest tutaj torów rotkacki, chyba sama se muszę go znaleźć. Czemu wy idziecie oglądać okna? Ogarnijcie się. Czekaj, czekaj, chcę, żebyś ty z nim grała. Dołącz do Damiana, dobra? Przyłącz się do Damiana. O, idzie się umyć gąbką, świetnie. Wyganiasz kucharza z jego kuchni. Naprawdę sobie wybrałaś odpowiednie miejsce. On chyba sobie niewiele z tego robi, Angeliko. Chodź tu, kochana. Tu masz, Stef, umyj ręce z 5 razy. Szkoda, że samemu nie można im kazać, żeby się umyli tą gąbką. Nie zdobyłaś jeszcze najlepszego przyjaciela? Zawsze? O, z Damianem masz, tak. No możemy jeszcze nad Błażejem popracować. Myj te ręce, myj. Potem się skorzystaj i jeszcze raz sobie umyj ręce. A potem do nas dołączysz. Co się stało? Co wam się stało? Zajęli wam? Proszę bardzo, tańce wygibańce. Co tak słabo? Co tak słabo? Tańcz razem. Angelika, ogarnij się, dziewczyno. Damian ci tutaj rozruszę. No, no, no. Ona już jest zmęczona, niestety, kurczę. I tyle by było z mojego... A ta się tu myje. Tyle by było właśnie z mojego tego... Wypadło na miasto, ale zawsze tak z nimi jest. Jest tu ktoś znajomy? Nie bardzo. O, Damian sławny. A pani tutaj w piżamce. Spoko, spoko. Jak kto lubi. Dobra, Damian. Zadzwoń pod taksówkę, bo wszyscy jesteście tutaj zmęczeni. Gdzie masz ten telefon? Aha. Wezmę taksówkę. On w ogóle chciałby tego ciągle kogoś nakłaniać i nic więcej. Proszę bardzo, a Liliana się już umyła i sobie chce pograć w kręgle. Ale coś tutaj ze mnie pasuje. W sumie mam już 5 rano. A jak oni teraz chodzą, to na 15, 17 i 18. A, to się wiążą wyspać i ogarnić. Wszystko pod kontrolą, tylko Lilka tutaj musi się pouczyć. Że co niby? Masakra. Ta babcia jest przerażająca. No nic, widzimy się już jak dotarłam do akademiku. No i jesteśmy w piąciu. Tutaj widzę Błażej. Barwi się w kałuży w czasie burzy, to jest bardzo mądre. Aha, bo on chce zostać trafiony przez powrót. Spoko, baw się dalej, kuś los. Ciekawe, co z tego wyjdzie, najwyżej będzie kolejny pogrzeb w rodzinie, bo czemu nie? Nasza załoga tutaj jest zmęczona, brudna i wszystko naraz, więc ja ich tutaj sobie ogarnę. Szybciutko i myślę, że no, będziemy zajmować się już tylko Błażejem, bo reszta już tutaj jest... A ty nie chcesz siku, bo reszta tutaj jest padnięta. Ty też potrzebujesz prysznica, więc zapraszam cię tutaj, o. Czekaj, Błażeju, ale mi się tutaj te tekstury
zbagowały. Przez mody, nie? Lalala, nie wiem, co ty możesz zrobić. Masz coś takiego? Jak można spowodować, żeby piorun ciebie trafił? Nie, żebym kusiła, no, los, ale wiecie, skoro ma takie pragnienie. W ogóle nasz Błażej, on się wszystkim podoba. I co ty sobą reprezentujesz, człowieku? Kobieta tutaj do ciebie wzdycha, oj. Patrzy się na ciebie, chce ci opowiedzieć sprośnie do owcipa, ty skaczesz przed nią w kałuży, jeszcze ją ochlapiesz. To jest typowy Błażej. Dokładnie tak. Tak, i kopnij ją jeszcze, kopnij ją. Aż zrezygnowała z ciebie, widzisz? Nie nadajesz się do niczego, człowieku. Angelika wzięła prysznic, bierze prysznic, a potem do łóżka. Ty też, kochaninka. Wszyscy śpią? Tak, tylko Błażej nam został. No nareszcie. Co ty tu masz, człowieku? Tu masz zrobione, wszystko super. Nasi studenci są bardzo pilni. Może spełniło mu jego marzenie z Barabara. O ile jest jego Alinka gdzieś tutaj? W pobliżu Alona. Ona już śpi. Alinko! Wpuść mnie. No bo dobra, najpierw zjem. Najpierw sobie niech zje. Następna się nim zakochała. Błażej, łamacz kobiecych serc, tak. Robisz to Alina? Alina, tak. Zjadłeś? Super. To chodź, zapukaj, zobaczymy, czy ci otworzy. Czekaj, to nie te drzwi. Obudź się, Alinka. Zapukaj do tych drzwi, co jest? Jak ona śpi, to nie możesz? O co ci chodzi? Niech się jeszcze wydarzy coś ciekawego dzisiaj. Wstawaj, kochanie. Śmierdzisz. Czemu śmierdzisz? Weź ją tutaj rozruszaj. Weź ją wymacaj, mimo że śmierdzi. Każdemu się może zdarzyć, prawda? Potem otwórz drzwi, bo ona nie wejdzie do ciebie. Boże, jak ona jest z nim zakochana. Oj, mu właśnie. Idziesz za mną? Chodź, chodź, chodź. Nie, odchodź. Alino, dokąd idziesz? Idziesz się umyć? Już nie śmierdzi. Czy mi się wydaje? Magicznym sposobem przestała śmierdzieć. Wow. Zawołaj ją. Nie idziesz ty. Dobra, tam jest łóżka. Zawołaj Alinę do pokoju. Błażej. On chciał, żeby było tak ładnie, nie? Żeby zobaczyła, że jest taki porządny. Idzie. No, no, no. On już wie, o co chodzi. Już tutaj się odpręża. Ten Pegas, tak. Zaproś. Da radę tu wejść? Nie będzie przeszkadzała ta półeczka? Alinko? Nie odchodź. Chodź do mnie. Alina ma dylemat, iść czy nie iść? O, to jest pytanie. Co jest z nimi? To łóżko im przeszkadza, czy co? Idzie. No chodź, Alina. Co z tobą? Alina, ogarnij się. Zapraszam cię do łóżka. Chyba śnięta. To przeszkadza? Teraz przyjdziesz? Co ty robisz? No... Alica bardzo chętnie by przyszła na pewno. Czemu ona nie chce się położyć obok? Gdzie ona poszła? O Boże, on nawet nie potrafi dziewczyny na Barabara zawołać. Gdzie ta dziewczyna polazła? Tu jest. Czy ty możesz odprężyć się ze mną?
Czy to jest dla ciebie za trudne? Wow. No i masz, no i masz. Nie idź spać. Chyba przez to łóżko nie chcą. Chyba, że tu nie można, nie wiem. Nie można w akademiku? Można w akademiku. Dobra, dobra, dam wam specjalnie nowe łóżko. Jak zwykle nic nie wychodzi, to co chcę. Po prostu jakaś masakra. Takie żółte. Za 3000. Ale zasłużył. Alina, nie wychodź, bo znowu cię będę wołać. Co ty tworzysz, kochany? Ty masz w ogóle jakąś kondycję? Masz, ale słabą. Teraz ją zaproś, może się uda. Chyba, że ona po prostu jest jakaś oporna i no nie chce, no. Co zrobić? Uważaj, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ale ma minę. Och, przyjdzie ona czy nie? Boże, co za mina. Z taką miną to ja się nie dziwię, że ona nie chce z tobą iść do łóżka, człowieku. No, jednak coś z tym łóżkiem było nie tak. No to teraz nareszcie. Za co masz? Boże. Zacznijmy od gorących pocałunków, tak delikatnie. A, o dziecko nie możesz się tu starać. Co mi na studiach dziecko? I tym optymistycznym akcentem możemy kończyć ten odcinek. Nie było łatwo, ale w końcu się udało Błażejowi zdobyć swoją ukochaną i teraz będą razem spać. Urocze. No dobra, co tu więcej dodać? Wszyscy śpią, także widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. Pa, pa!